Foto 2018 zostaje, żeby nie przedłużać, kandydatka z literką C. Kandydatka z literką C, Miss Foto 2018. Miss portalu mymyłomża.pl zostaje kandydatka? Kandydatka Karina Bechta. Wielkie brawa! Czytelnicy zdecydowali, że to ty zostajesz Miss portalu My Łomża. Jak się z tym czujesz? Jestem szczęśliwa i tak naprawdę do tej pory nie wiedziałam, że to ja zostanę właśnie zwycięzczynią, ponieważ obecnie nie mam telefonu i nie mogę nawet sprawdzić właśnie, że to ja dostałam i się zdziwiłam bardzo, a jestem szczęśliwa. Drugą wicemis nastolatek ziemi łomżyńskiej 2018 zostaje Izabela Grabowska! Pierwszą wicemis nastolatek ziemi łomżyńskiej 2018 głosami jurorów nieomylnych, sprawiedliwych, nieprzekupnych zostaje Zuzanna Poteraj! Nagrodą dla pierwszej wicemis nastolatek ziemi łomżyńskiej jest 6-miesięczny karnet open na siłownię ufundowany przez klub Profitness Tomasz Chełstowski, indywidualne lekcje makijażu ufundowane przez Jolantę Kołdys, voucher na dowolne usługi fryzjerskie lub kosmetyczne ufundowany przez studio fryzjersko-kosmetyczne Amelia Anna Borusiewicz. Nagrodą jest także bon upominkowy na zabieg spa ufundowany przez Centrum Zdrowia i Urody Anamed Spa Anna Wołkowicz. Duże brawa, proszę Państwa! Jolanta Godlewska! Z numerem 12 Patrycja Kowalewska! Nagrodą dla pierwszej wicemis ziemi łomżyńskiej jest 6-miesięczny karnet open na siłownię ufundowany przez klub Profitness Tomasz Chełstowski, bon na usługi fryzjerskie ufundowane przez Instytut Urody Kerastes w Łomży, indywidualne lekcje makijażu ufundowane przez Jolantę Kołdys oraz bon upominkowy na zabiegi
SPA ufundowane przez Centrum Zdrowia i Urody Anamed SPA Anna Wołkowicz oraz voucher na dowolne usługi fryzjerskie lub kosmetyczne ufundowane przez Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Amelia Anna Borusiewicz. Miss Łomży 2018 zostaje... Kandydatka numer 5, Natalia Gawek. Natalia Gawek, kandydatka numer 5, Miss Łomży 2018. Jak ją otrzymałaś, to Miss Łomży 2018. Jak się z tym czujesz? Czuję się niesamowicie, naprawdę nie spodziewałam się, że dostanę aż tak wysoki tytuł i zamierzam go wykorzystać w jak najlepszy sposób. Panie i panowie, w ten piękny wieczór mam zaszczyt oznajmić, że nową Miss nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2018 zostaje kandydatka z literką J. Wiktoria Wiśniewska! Nowa Miss nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2018 Wiktoria Wiśniewska. Bardzo proszę o dokonanie koronacji z jednej pięknej głowy na drugą piękną głowę, proszę Państwa. Nadal nie mogę w to uwierzyć, jestem bardzo szczęśliwa i zaskoczona tak naprawdę. Mam nadzieję, że godnie będę reprezentowała ten tytuł i nie zawiodę tych, którzy na mnie głosowali. Nową Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018 zostaje kandydatka z numerem 13! Elwira Talkowska! Nowa Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018! Jednogłośnie Państwo zdecydowali i jurorzy. Rzadko się tak zdarza, że była taka zgodność. Wielkie brawa raz jeszcze, proszę Państwa. Nagrody. Roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez Szkołę Języków Obcych Linguo. Sebastian Jaworowski. Weekendowy pobyt w hotelu Bonifacio Spa and Sport Resort. Bon na dowolne usługi. Ufundowany przez Instytut Urody. Jestem podekscytowana, w ogóle zaskoczona, że zajęłam ten tytuł. Nie spodziewałam się tego. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Spełniło się moje jedno z największych marzeń. Jakie masz dalej plany na siebie? Przede wszystkim obowiązki Miss, czyli promocja w szerokim tego słowa znaczeniu naszego miasta Łomży, a także udział w różnych akcjach charytatywnych. Akcje krajowe, przepustkę otrzymały następujące kandydatki. Joanna Kruk, literka C. Izabela Chludzińska, numer 8. Oraz Katarzyna Piątkowska, numer 9. Dziękuję bardzo. Otrzymałaś dziką kartę. Jakie widzisz w tym szanse? Jako że startowałam w tamtym roku i miałam możliwość wzięcia udziału w półfinałach Miss Polski nastolatek, widzę w tym ogromną szansę, ponieważ jest to wspaniałe przeżycie. Poznałam tam bardzo wspaniałych ludzi, no i mogę się realizować. A my przy okazji z Justynką chciałybyśmy Tobie serdecznie podziękować za ten rok naszego panowania, za to, że dzięki Tobie mogłyśmy stanąć na scenie w Kozienicach, za całe wsparcie i dobro, które od Ciebie otrzymałyśmy. Jestem na razie cały czas w ogromnym stresie, takim bardzo pozytywnym stresie. Jestem jakoś tak zauroczona całą tą galą finałową. Uważam, przynajmniej w tym momencie, że to była najpiękniejsza gala finałowa wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej. Było wiele trudności ze zorganizowaniem tej imprezy w tym roku, ale wszystko skończyło się po prostu pięknym sukcesem. Były momenty wzruszenia. Myślę, że nie zabrakło w tym roku żadnego elementu. I na razie, tak jak powiedziałam na początku, jeszcze do mnie to wszystko nie dociera, natomiast uważam, że to było naprawdę coś pięknego. Gala Miss już się skończyła, ale emocje są nadal gorące. Ja oddałam już swoją koronę, ale cieszę się, że spełniło się marzenie jednej z dziewczyny, która teraz będzie spełniała się jako Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018.